Dzień dobry, ora et labora, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie słychać. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, pana Macieja. Mam na imię Maciej, jestem z zawodu. To jest nasz dobry towarzysz, proszę się przywitać. Witam, mam na imię Maciej, jestem z zawodu muzykiem i wykonawcą. Mhm. Ja z zawodu jestem bezrobotny, zajmuję się tam różnymi rzeczami i musimy... Pewnie jak widzicie po tytule tego filmu, musimy coś ogłosić bardzo ważnego. Bo po prostu pała się przegła, jakby to powiedzieć, czy coś takiego. Po prostu oglądaliśmy z panem Maciejem Eurowizję ostatnio. I jakby to powiedzieć, po prostu no... Załamaliśmy się tym, co zobaczyliśmy. Średnio nam się podobało dosyć. No, znaczy niektóre były nawet dobre, te piosenki, ale... Szczególnie ci, którzy byli wysoko, średnio nam się podobali, że tak powiem. I Eurowizja schodzi na psy, naszym zdaniem, niestety. I ciężko będzie zapobiec kompletnemu upadkowi. Ale jest jedna droga. Mianowicie taka, że... Weźmiemy udział w tej Eurowizji my. I ją wygramy w dobrym, porządnym stylu. Może nie wygramy ją tam, ale wygramy ją w naszych sercach. Albo, no tak. Albo nawet normalnie wygramy. Poza tym mamy jeszcze rok czasu, żeby wygrać Eurowizję Junior. Zobaczymy, czy się wyrobimy, a jak nie, to będziemy próbować wygrać Eurowizję dorosłą. Normal. Która jest... Możemy obie wygrać nawet. Rok po roku na przykład. To by było coś, chyba że tak nie było. Co prawda jeszcze nie mamy piosenki, ale będziemy mieli. Będziemy otworzyć. Bo mieć ją musimy. Nasze doświadczenie muzyczne jakieś tam jest. Może nie za dużo. Tak, nagraliśmy kod Sixteen Challenge na przykład. A to był początek. 4 lata temu, ale to były inne czasy, zupełnie inna stylizacja muzyczna. Teraz będzie coś innego na pewno, bo będziemy chcieli coś przekazać konkretnego. Mianowicie, żeby Eurowizja się zmieniała trochę. Znaczy ona się zmienia co roku, ale wydaje nam się, że na źle. No właśnie, mogłaby się zmieniać na dobre, w dobrą ale stronę. Jesteśmy od tego, żeby to zmienić, żeby była lepsza. Tak. No, myślę, że głównym kompozytorem będzie pan Maciej, bo ja jestem zajęty tworzeniem własnego albumu, więc może jakieś słowo o naszej piosence. Nasza piosenka będzie bardzo nisko śpiewana i nisko grana, ponieważ będzie to piosenka w stylu horror. Horror, ponieważ horrorem jest to, co się dzieje obecnie na świecie i co się dzieje, co się działo na Eurowizji dla osób dorosłych. Tak więc... No będzie ona o upadku społeczeństwa, a żeby było to bardziej atrakcyjne. Żeby brzmiało tak mądrzej. Tak, i żeby się wyróżniało na tle innych piosenek typu pop, to będzie ona śpiewana w języku łacińskim, nie polskim. Tak, jak, i nie w angielskim, nie tak w jak by starożytni chcieli. No. Coś jeszcze do zdania? No w sumie to nie, no resztę okaże się w se dni. Jeszcze ja powiem jedną rzecz. Możemy chyba tytuł piosenki chociaż powiedzieć naszym widzom. Możemy? Czy... No możemy. Możemy. Tytuł piosenki to będzie Societas Ruina, czyli upadek społeczeństwa tak zwany. I wyczekujcie po prostu. No, wiem, że nasz kanał jest generalnie sportowy, a w ogóle nie jest muzyczny. Ale idą zmiany. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję tym, którzy zostali do końca, bo to 4 minuty aż. Także cel, Eurowizja, misja, Eurowizja. Żegnamy się.